Ciekawe zapytanie internauty o wartość praktyczną testów aptecznych do wykrywania metabolitów w moczu. No, pyta oczywiście kierowca złapany za alkohol. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i przeczytam Ci właśnie dylemat tegoż to kierowcy. Witam, zastanawiałem się ostatnio, czy można się upewnić przed badaniem w WOMP-ie, czyli Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, czy ma się THC w moczu i sprawdzić to poprzez zakupiony w aptece narkotest. Te testy są do kupienia w każdej aptece i wykrywają THC w moczu występującym w stężeniu granicznym powyżej 50 nanogramów na mililitr. Czyli zapamiętaj, 50 nanogramów na mililitr. Czy wynik takiego testu daje mi pewność, że badanie w WOMP-ie również przejdę pomyślnie? Moja historia, prawo jazdy straciłem za alkohol na 6 miesięcy. Pierwsze badanie 0,11 mg na mililitr, drugie, przepraszam, 0,11 mg na litr, drugie 0,09 mg na litr, czyli malejące. I czy w takim przypadku bada się również mocz pod kątem THC? Mój problem wydaje mi się ciekawy i nie znalazłem odpowiedzi w pańskich filmach, dlatego liczę na pomoc. No na wesoło, od tej pomocy jestem. Zacznę od przeczytania Ci normy urzędowej z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność ich w organizmie. Także już ponad 10 lat temu ustawodawca przewidział, że narkotyki dla kierowców mogą stanowić jakiś problem. W paragrafie 7 tegoż aktu prawnego przeczytasz w ustępie 5, że badanie moczu polega na analizie laboratoryjnej moczu osoby poddanej badaniu metodami wymienionymi przy badaniu krwi, których granice oznaczalności, w skrócie LOQ, dla poszczególnych środków określa ustęp 6. No cóż było zrobić, muszę przejść do tegoż to ustępu 6. W pobranym moczu oznacza się co najmniej następujące środki działające podobnie do alkoholu. Morfinę i 6-acetylomorfinę, granica oznaczalności 200 nanogramów na mililitr. Amfetaminę i analogi, w tym metylenodioksymetamfetaminę, MDMA, ładna nazwa, granica oznaczalności 200 nanogramów na mililitr. Kokainę, granica oznaczalności 100 nanogramów na mililitr i metabolit benzoiloegoninę. Także sam się przy okazji też czegoś nauczę, takich fajnych nazw. 11 norkarboksy delta 9 tetrahydrokanabinol, granica oznaczalności 20 nanogramów na mililitr, czyli to jest w końcu to nasze THC, benzodiazepiny, barbiturany, nie znalazłem w tym rozporządzeniu wymienionych granic oznaczalności. I jak już z pewnością zauważyłeś, a nie było to trudno zauważyć, że testy apteczne mają nieco wyższą granicę oznaczalności, no bo co by tu nie mówić, 50 nanogramów jest to 2,5 raza więcej niż 20 nanogramów z testu laboratoryjnego. No, z drugiej strony, jeżeli test apteczny wyszedł Ci pozytywny, to ten profesjonalny, bardziej czuły, da taki sam wynik, a można by powiedzieć, że nawet gorszy. Natomiast co robić, jak apteczny wyszedł negatywny? Musisz wtedy siąść przed lustrem, spojrzeć na siebie, zrobić sobie rachunek sumienia. No, jak używałeś ostatnio danych specyfików, czy myślałeś o nich nawet zbyt dużo, to warto czekać parę dni, aby pójść po prostu pójść czystym. No, bądźmy szczerzy, sam siebie nie oszukasz i najlepiej wiesz, jak Twój przypadek wygląda. Natomiast jeżeli nie używałeś, to po prostu niczego bym się nie obawiał i poszedł sobie na badanie w WOMP-u po negatywnym wyniku testu aptecznego. W mojej praktyce jedynie fałszywe, pozytywne wyniki wychodziły mi tylko przy opiatach i to tylko wtedy, kiedy dana osoba leczyła się syropami przeciwkaszlowymi na bazie pochodnych morfiny czy kodeiny.
różne takie rzeczy do syropów teraz leją, przeciwkaszlowe. No ale niestety wynik wtedy też może być pozytywny. Natomiast u takich osób kilka dni przerwy, wynik wraca do normy, no czyli po prostu do zera. No reasumując to wszystko, te testy apteczne nie kosztują zbyt wiele, a potrafią rozwiać Ci sporo wątpliwości, szczególnie jak masz styczność z tymi różnymi używkami i wiedz, że wynik dodatni zawsze będzie Cię dyskwalifikował, no ale jego stopniowa zmiana z pozytywnego na negatywny będzie Ci dobrze rokowała, no i świadczyła o jakimś postępującym wypłukiwaniu metabolitów tychże preparatów z Twojego organizmu. Świadczy to też pośrednio o jakimś Twoim stopniu uświadomienia, no, uświadomienia problemu, no i zrobienia czegoś z tym fantem używkowo-narkotykowym, że tak bym go nazwał. Na tym kończę. Jeżeli zostałeś złapany za alkohol, to mimo wszystko nie daj sobie na dokładkę złapać się za narkotyki. Wtedy na pewno już prawko stracisz na dłuższy okres. No, warto byłoby to też połączyć ze zmianą Twojego stylu życia, jeżeli oczywiście to jest Twój przypadek. Takie badanie potraktuj jako sygnał ostrzegawczy, że drugi raz może Ci się nie udać. Natomiast jeżeli miałeś jakieś podobne doświadczenia, opisz je koniecznie w komentarzach pod filmikiem. No, zbiorowa mądrość tutaj internautów, youtubersów jest naprawdę olbrzymia. Na pewno ktoś miał jakiś podobny przypadek, badał się tymi testami, może coś powiedzieć, jak to wyglądało faktycznie na badaniu w WOMP, jakie jest przełożenie testów aptecznych na testy laboratoryjne. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj kciuka, daj lajka. Jak Ci rozwiązało jakiś problem, oczywiście udostępnij je dalej, abyśmy razem przeżyli tą misję bycia czystym. Nie myślę tutaj o mydle i nie myślę tylko o badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu badanialekarskiekierowców.pl i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmu. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo.